Jesteśmy na budowie obwodnicy Olesna, 24-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Realizujemy tutaj wzmocnienie podłoża pod nasypy drogowe oraz obiekty inżynierskie na zlecenie konsorcjum firm Mirbud SA oraz Kobylarnia SA. Wdrożyliśmy aż 5 technologii: kolumny CMC, kolumny CFA, wgłębne mieszanie gruntów technologii DSM oraz metodę zagęszczania dynamicznego DC i wymiany dynamicznej DR. Ze względu na swoją skalę zadanie wymagało zaangażowania wielu osób na każdym etapie, od oferty przez projekt po realizację. Inwestycja była skomplikowana projektowo ze względu na swój rozmiar. Głównym wyzwaniem był odpowiedni dobór technologii wzmocnienia podłoża oraz palowania. Należało wziąć pod uwagę wiele czynników, od obciążeń przekazywanych na podłoże, przez warunki geologiczne panujące w danej lokalizacji, po wpływ na istniejące obiekty, inne odcinki drogi, a także interakcje pomiędzy poszczególnymi technologiami. Ważnym zagadnieniem była również koordynacja międzybranżowa projektu w każdym detalu. Przywiązujemy ogromną wagę do bezpieczeństwa na placu budowy. Zgodnie z naszym hasłem Safety First. Nie jest to najłatwiejsze zadanie z uwagi na różnorodność terenu. W niektórych miejscach nasz front robót przebiega przy istniejącej zabudowie, drodze lub torach kolejowych, ale dzięki staraniom całego zespołu wszystko przebiega zgodnie z najwyższymi standardami WHP. Jako nowoczesna firma zwracamy także uwagę na wpływ naszych działań na środowisko. Dlatego stosujemy metody in situ, które ograniczają transport mas ziemnych oraz objętości materiału do wbudowania. Na bieżąco kontrolujemy także ślad emisji CO2 naszych robót. Wyzwaniem podczas realizacji okazała się koordynacja prac pomiędzy zamawiającym, innymi podwykonawcami i wewnątrz naszej firmy. Dodatkowo sprawy nie ułatwiał fakt, że w kulminacyjnym punkcie pracowaliśmy 4 niezależnymi załogami obsługującymi 2 dźwigi i 2 palownice oddalone od siebie od kilku do kilkunastu kilometrów. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że budowa to jeden wielki system naczyń połączonych i jeżeli zawiedzie jeden element, niepowodzenie możemy ponieść na kilku frontach. Chcąc wykonać nasze prace w optymalnym czasie, przy zachowaniu jak najwyższej jakości wykonanych wzmocnień, każdego dnia dajemy z siebie 110% możliwości.